Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Zmiany w mediach publicznych niekonstytucyjne. Trybunał wydał orzeczenie. Tajemniczy woreczek foliowy w kieszeni ministra Sienkiewicza. W sieci trwa dyskusja, co w nim się znajdowało. Czy elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu? Nowe władze województwa krytyczne. Sprawa mediów publicznych w Trybunale Konstytucyjnym, który orzekł, że zmiany w mediach publicznych dokonywane przez ministra Sienkiewicza i jego nominatów są niezgodne z konstytucją. Chodzi o przepisy, na podstawie których minister kultury zmienił władzę Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a następnie rozpoczął procedurę likwidacji tych spółek. Co na to Ministerstwo Kultury? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednostek publicznej radiofonii i telewizji nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej, czytamy w komunikacie. Oczywiście, bo ta władza nie uznaje wielu instytucji państwowych, również Trybunału Konstytucyjnego. Łukasz Żmuda. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o radiofonii i telewizji nie pozwala na stosowanie wobec mediów publicznych przepisów kodeksu spółek handlowych, na które powoływał się Bartłomiej Sienkiewicz. W rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji są niezgodne z artykułem 2 Konstytucji. W opinii przedstawicieli obozu władzy wyrok jest co najmniej wadliwy prawnie, podważają też status sędziów. Resort kultury powołuje się na orzeczenia Trybunału, nie polskiego, ale europejskiego. Potwierdzają, że nie jest to niezależny i bezstronny sąd konstytucyjny, a jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów, osób powołanych na stanowiska sędziowskie do Trybunału Konstytucyjnego, na miejsca już uprzednio obsadzone, nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące. Posłowie koalicji rządzącej bronią działań Bartłomieja Sienkiewicza o wprowadzeniu mediów publicznych w stan likwidacji. Jeżeli nie ma dzisiaj pieniędzy na spółkę, na utrzymanie tej spółki, w której pracują ludzie, trzeba im wypłacić pensję, trzeba zapłacić dzierżawę. Ale to łamiemy prawo wtedy? No nie łamiemy, my działamy w prawie, żeby ratować telewizję. W grudniu zeszłego roku przepisy, na które powoływał się Bartłomiej Sienkiewicz, zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów PiS. Co ciekawe, 10 stycznia sąd rejestrowy podjął decyzję o odmowie wpisania zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie TVP. W wydanej decyzji wskazano, że uchwała o powołaniu członków Rady Nadzorczej spółki oraz zarządu została podjęta przez organ nieuprawniony. Potwierdził tą nielegalność tych działań, potwierdził Krajowy Rejestr Sądowy, który nie uznał tych decyzji. Mamy do czynienia z próbami naginania prawa i błędnym stosowaniem przepisów przez koalicję rządzącą. To jest niestety kompletna dewaluacja i zwracam uwagę, i to też cały czas powtarzam, że to się dzieje w sytuacji takiej, w której czynią to ludzie będący bezpośrednią kontynuacją tych środowisk politycznych, które obecnie obowiązującą konstytucję przecież uchwaliły. Bartłomiej Sienkiewicz mógł dopuścić się także poświadczenia nieprawdy, gdy 19 grudnia po godzinie 22 Sejm przyjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. Chwilę potem, w zaledwie 107 minut, Bartłomiej Sienkiewicz miał zwołać walne zgromadzenie spółek TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wymienił zarządy i rady nadzorcze. Tempo iście ekspresowe, wręcz nieprawdopodobne. Ministerstwo Kultury odmawia potwierdzenia tych faktów, przedstawiając na przykład monitoring czy księgę wejść i wyjść. Funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa opiera się przede wszystkim na tym, aby respektować te przepisy prawa, które obowiązują, zwłaszcza jeżeli są to orzeczenia sądowe. Mamy tutaj do czynienia ze swoistym zamachem stanu. Trybunał Konstytucyjny orzekł także, iż wszelkie decyzje wydane przez Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie mediów publicznych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych nie wywołują żadnych skutków prawnych. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Skutki działań Bartłomieja Sienkiewicza miała okazję zobaczyć cała Polska. Wyłączenie sygnału kilku anten Telewizji Polskiej, brak ulubionych programów Polaków w czasie świąt był rzeczywiście działaniem iście spektakularnym, ale pewnie nie z tego powodu osoba ministra wzbudza tak wielkie zainteresowanie. Tym razem to tajemniczy woreczek foliowy. W sieci trwa dyskusja, co znajdowało się w woreczku, który polityk wyjął z kieszeni swojej marynarki w trakcie posiedzenia Sejmu. I czy to coś mogło mieć wpływ na podejmowane przez niego decyzje? Odpowiedzi na to pytanie na Wiejskiej szukał Adrian Borecki.
Partyjny kolega Bartłomieja Sienkiewicza, Arkadiusz Myrcha, w sieci napisał, że minister kultury jest wzmocniony, gdyż przepadł wniosek o wotum nieufności. Pytanie, czy Sienkiewicz wzmocniony był tylko tym faktem. W internecie burza w związku z tym nagraniem. Widać na nim, jak polityk wyciąga z marynarki woreczek foliowy. Metoda grubej kreski. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Bartuś, co by na to powiedział ojciec ojca twojego ojca? Henryk, co? Co minister Sienkiewicz wyjął z kieszeni? Konstytucję w proszku. Koledzy Sienkiewicza z koalicji sprawę bagatelizują. Co było w tej przezroczystej folijce? Jakiej przezroczystej? Wczoraj cała burza w internecie, że jakiś folika z jakimś proszkiem być może. Pan żartuje teraz. No nie, no internauci dyskutują. Niech pan zobaczy, co to może być. Pan zobaczy, mam tutaj dwie książki, które dostałem od syna Andrzeja Lepera. Bardzo dobrze. Co to może być? Co, to, co w tej folijce może być? Co, jak pan myśli? Pieniądze, mam kable. Jakby pan coś chciał. Jak pan to ocenia? Co to jest? Rzeczy. Nie wiem. Folijkę z proszkiem, co pan opowiada? No tak mówią w internecie. No. Mi to przypomina, wie pan co? Mi to przypomina taką irchę do czyszczenia okularów. Minister Sienkiewicz nosi okulary, one no są tak, pakowane w takie woreczki, prawda? No mamy już kilka dni po Trzech Królach. Czy to jest kreda i kadzidło? No wątpię, bo podejrzewam, że minister Sienkiewicz nie chodzi do kościoła. Czy to jest proszek do prania? Nie sądzę. Mam pewne przeczucia. Ja nie chcę mocno insynuować, ale rzeczywiście żenujące mi się ogląda takie obrazki na sali sejmowej. Gdy zapytaliśmy Bartłomieja Sienkiewicza, co było w woreczku, słyszymy. Żułem kości swoich rąk. Być może tak było. To rozumiem, że powinniście. To kanibalizm. Rozumiem, że powinniście się państwo niepokoić w imieniu wrogów ministra. Ale nie ma co żartować. W końcu to minister decyduje o sprawach najważniejszych dla kraju. Wzorem dobrych tradycji, dobrych demokracji, chociażby w Stanach Zjednoczonych, tam prezydenci przecież ujawniają wyniki badań. W związku z tym, panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań krwi na zawartość, na pana stan zdrowia. Pytamy więc posłów o tym, co myślą, aby parlamentarzyści, gdy są wątpliwości, byli poddawani badaniom, czy to na obecność alkoholu, czy narkotyków. Ja uważam, że jeżeli są uzasadnione wątpliwości co do tego, to tak. Nie idźmy w tę stronę. Nie no, ja chcę, żeby była pełna transparentność, no, żeby osoby ani pijane, ani pod wpływem narkotyków nie przebywały na sali plenarnej. No chyba to chcą, tego chcą chyba wszyscy Polacy. A nawet rządziły ministerstwami, jak to miało miejsce. No właśnie są obawy. Ja myślę, że... Żeby teraz tak nie było. Tak teraz nie jest, skoncentrujmy się na działalności poselskiej. Ja takiej sytuacji w Sejmie nie widziałem, żeby była potrzeba wprowadzenia takich jakichś procedur. Jeżeli zajdą jakiekolwiek przesłanki do tego, żeby kogoś zbadać, to absolutnie każdy parlamentarzysta ma obowiązek podać się takim badaniom. Donald Tusk unikał odpowiedzi na pytanie o zachowanie swojego ministra. Alkomatem? Czy narkotesty powinny być w Sejmie dla parlamentarzystów? O alkomatach to już mówiono w latach 90. Nie no, przepraszam, bo wczoraj ta polika była tajemnicą ministra Sienkiewicza. I nic się nie zmieniło, moim zdaniem. Myślę, że każdy, kto obserwuje obrady Sejmu, czasami się zastanawia, czy rzeczywiście alkomat nie powinien tutaj stać kontrolnie. No nie chcę iść za daleko. Alkomat przydałby się na sali sejmowej dwa lata temu. Wtedy też bohaterem był Sienkiewicz, który chwiejnym krokiem podążał po sali plenarnej, zaczepiając innych posłów. Marszałku, chyba trzeba alkomat na salę. Do tego, że Bartłomiej Sienkiewicz abstynentem nie jest, nikogo przekonywać nie trzeba. Zresztą on sam przyznaje. Biełga to jest dobra wódka. Dobra restauracja ma swoje prawa. Ja jestem trochę człowiekiem biesiadnym. W związku z tym też rozumiem pewne konsekwencje, które ponoszę z tego tytułu. Pytanie, jakie konsekwencje z tego tytułu poniosą Polacy? Adrian Borecki, Telewizja Republika. CBA już w marcu wpadło na trop nieprawidłowości przy wydawaniu wiz w polskich placówkach dyplomatycznych. W sprawie narosło jednak wiele manipulacji, a PO, choć system był nieszczelny od lat, wykorzystała sprawę w kampanii wyborczej do ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy tylko śledczy zaczęli działać, zatrzymany wczoraj Piotr Wawrzyk stracił stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Jak wyglądają kulisy sprawy, która została nazwana przez Platformę wielką aferą wizową? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Po pierwsze, łapówki płacono firmom zewnętrznym, a nie urzędnikom. Po drugie, nie za wizy, a za samo miejsce w konsulacie. A po trzecie, chodziło o 268 wiz,
a nie o tysiące wiz. O co tak naprawdę chodziło w aferze wizowej, dzisiaj sprawdza. Na polecenie prokuratora lubelskiej prokuratury CBA zatrzymało Piotra Wawrzyka w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Do tej pory zarzuty w sprawie przedstawiono 9 osobom. Rządzący triumfują. Pan Wawrzyk ma wiele na sumieniu w tej sprawie. Był tylko małym trybikiem w całym tym mechanizmie. Przynajmniej zaniechań. O tym, że afera nie jest aferą PiS, wiedzą doskonale parlamentarzyści PO. To nie jest tak, że ta afera pojawiła się nagle w tym roku, nagle tydzień temu czy kilka miesięcy temu. Informacje o tym, że polskie wizy są sprzedawane wszystkim jak leci, stanowi zagrożenie czy nie stanowi zagrożenia, te wizy były sprzedawane od lat. W sprawie aż roi się od manipulacji. Nie kupowano wiz, a miejsca w kolejce, nie ma straganów, wiz online ani pozwoleń na pracę wydawanych z zagranicy. Ta sprawa była w czasie kampanii wyborczej wykorzystywana do ataków politycznych. Edgar K., zatrzymany w kwietniu, bliski współpracownik Piotra Wawrzyka, miał pełnić w aferze wizowej kluczową rolę pośrednika pomiędzy tymi, którzy chcieli za pieniądze przepchnąć wizy do określonych osób. Usłyszał zarzut pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę. Na ślad nieprawidłowości Centralne Biuro Antykorupcyjne trafiło w lipcu 2022 roku. To wtedy rozpoczęto bardzo intensywne pracę operacyjną. Śledztwo ruszyło w marcu 2023 roku. Reakcja była natychmiastowa. Miarą odpowiedzialnych władz jest umiejętność wykrycia takiej sprawy i następnie wyciągania odpowiedzialności. My to właśnie robimy. Ja jak powziąłem informacje na temat nieprawidłowości, zażądałem od ministra Raua, aby wyciągnął konsekwencje personalne od ministra Wawrzyka i to się stało. Jak to działa? Spotkanie w konsulacie można umówić telefonicznie, mailem, ale głównie poprzez system e-konsulat. W wielu miejscach na świecie zainteresowanie wizami jest tak duże, a pracowników tak mało, że miejsca bardzo szybko znikają i nie ma realnej możliwości umówić się na dostępny termin. Wtedy często zleca przyjmowanie wniosków w firmie. Wówczas może dojść do nieprawidłowości polegających na tym, że rezerwowano miejsca sprzedawane potem zainteresowanym. System bukowania wizyt był nieszczelny od lat, na długo przed rządami PiS. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym wykorzystywaniem możliwości wpływania na działania administracji i za łapówkę wykorzystywania takich możliwości do przyspieszania niektórych procedur wizowych. Ilu wiz dotyczył proceder, który miał miejsce i te nieprawidłowości, które zostały wykryte przez nasze służby? Jak wskazuje prokuratura, samo przyspieszenie mogło mieć miejsce, ale nie wpływało na decyzję o przyznaniu wizy. Przeciwnie, w tych sprawach więcej było odmów niż przyznanych wiz, co tylko potwierdza, że urzędnicy zadziałali prawidłowo. Sprawa była rozpracowywana przez CBA już od lipca 2022 roku i te działania są obecnie kontynuowane. Zdecydowano m.in. o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ, a także o zwolnieniu ze stanowiska dyrektora Biura Prawnego w MSZ Jakuba Osajdy. Ta sprawa nie rodzi i nie rodziła zagrożeń dla bezpieczeństwa RP. Zarzuty dotyczą okresu od lutego 2022 do maja 2023. Jak podaje prokuratura, podejrzany miał przekroczyć swoje uprawnienia poprzez naruszenie procedur rejestracji i obiegu dokumentów. Zarzuty dotyczą również podejmowania nieuzasadnionych interwencji przyspieszenia procedur wizowych oraz udostępnienia osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową. Wawrzykowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Odmówił składania wyjaśnień z uwagi na swoją aktualną sytuację w dniu wczorajszym, ogromny stres związany z tym, respektując to, co miało miejsce też wcześniej w tamtym roku, dbając o to, żeby tutaj szanować swój organizm. Dodatkowo została ustalona z prokuratorem kwota poręczenia majątkowego, którą pan Piotr Wawrzyk ma wpłacić, tak by z wolnej stopy móc bronić swojego dobrego imienia. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Sejm przyjął projekt ustawy budżetowej na ten rok. Rząd jest zadowolony i nazywa dokument budżetem dla Polaków. Opozycja punktuje nieuwzględnione w ustawie obietnice wyborcze. Teraz zajmie się nią Senat. Czasu jest niewiele, bo do 29 stycznia ustawa musi znaleźć się na biurku prezydenta. To budżet dla Polek i Polaków. Budżet, w którym rząd Donalda Tuska realizuje obietnice wyborcze, jakie zaciągnęliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Realizujemy punkt po punkcie nasze zobowiązania. 30% podwyżek dla nauczycieli,
w tym 33% dla nauczycieli początkujących. Dla nauczycieli akademickich 5 miliardów złotych. Podwyżki także dla pracowników ZUS-u i KRUS-u. Podwyżki dla sfery budżetowej. Ten budżet jest elementem realizacji tego, do czego zobowiązaliśmy się i pragnę was wszystkich zapewnić, że w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach będziemy punkt po punkcie realizować to, do czego się zobowiązaliśmy. Gdzie jest 6 tysięcy złotych kwota wolna od podatku? Gdzie jest kredyt 0%? Nie tylko nie ma kredytu 0%, ale to, co zostawiliśmy w budżecie, kredyt 2%, wystarczy tylko praktycznie na najbliższych kilka tygodni czy parę miesięcy, a ogromna rzesza Polaków, która chce kupić mieszkanie taniej w tym systemie, który my skonstruowaliśmy, zostawiliśmy, zostanie pozostawiona na lodzie. Wakacje kredytowe, szanowni państwo, tylko na 4 miesiące i tylko dla tych, którzy tak naprawdę stanowią niewielką grupę kredytobiorców. My przez 2 lata stosowaliśmy bardzo szczodry mechanizm wakacji kredytowych. Dla miliona osób, dla miliona gospodarstw domowych, nie dla 50 tysięcy osób. O to warto dopytywać. Gdzie to jest? Dochody państwa zaplanowano na nieco ponad 682 miliardy złotych. Wydatki na poziomie 866 miliardów. Tym samym deficyt nie powinien przekroczyć 184 miliardów złotych. Projekt budżetu powstał przy założeniu 3% wzrostu PKB w przyszłym roku oraz inflacji na poziomie 6,6%. Teraz ustawa trafi do Senatu, a prezydent powinien otrzymać ją do podpisu do 29 stycznia. Co dalej z elektrownią atomową na Pomorzu w ostatnich dniach? Nowe władze województwa wypowiedziały się na ten temat krytycznie. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz przyznaje, że decyzja jeszcze nie zapadła, a najbliższe miesiące będą decydujące, jeśli chodzi o lokalizację w Lubiatowie Kopalinie w gminie Choczewo, jak i wybór technologii. Sprawa jest poważna, bo marszałek województwa pomorskiego zgłasza wątpliwości co do lokalizacji elektrowni atomowej. Dokument trafił na biurko premiera Donalda Tuska o tym, czy, gdzie i kiedy powstanie pierwsza elektrownia atomowa w Polsce. Konrad Chmioła. Premier Donald Tusk jest przekonany, że potencjalna zmiana lokalizacji inwestycji to zwykłe nieporozumienie. Całe zamieszanie zostało spowodowane nierzetelnością przekazu. Pani wojewoda już w tej sprawie zabrała głos. Jednak z oświadczenia wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz wynika, że decyzja o zmianie lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu jest rzeczywiście rozpatrywana. Donald Tusk przemilczał fakt, że memorandum w tej sprawie wpłynęło już do kancelarii premiera. Zasadne jest powtórne przyjrzenie się i przeanalizowanie wydanej decyzji środowiskowej dla lokalizacji elektrowni w Lubiatowie. Ostateczne decyzje co do lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu zostaną podjęte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w stosownym czasie, po dokonaniu szczegółowych analiz. Przeprowadzenie szczegółowych analiz w praktyce będzie oznaczać audyt decyzji środowiskowej, co za każdym razem trwa bardzo długo. Wydanie aktualnej zajęło 8 lat. Ta lokalizacja ma wydane najważniejsze dokumenty, które wymagają wiedzy eksperckiej, badań, analiz, ale również konsultacji międzynarodowych. Premier Tusk nie odpowiedział na pytanie, czy inwestycja powstanie we wskazanej lokalizacji. Elektrownia atomowa w Polsce w tej pierwotnej lokalizacji na pewno powstanie. Mogę zapewnić, że bardzo przyspieszymy pracę nad energetyką jądrową i zrobimy to w zgodzie ze wszystkimi standardami. Słyszymy z ust prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej i wojewody pomorskiego, że trzeba dokonać kolejnego przeglądu środowiskowego. Jeszcze za rządów PO-PSL w 2011 roku wskazano 3 potencjalne lokalizacje w Choczewie, w Żarnowcu oraz w Gąskach. Z tej ostatniej lokalizacji szybko zrezygnowano, ale budowa elektrowni w Żarnowcu dalej jest potencjalnie możliwa, jak sugerują lokalne władze. Też są pewne głosy na temat technologii wybranej do budowy tej elektrowni, więc myślę, że najbliższe miesiące będą takim bardzo zaostrzonym trybem pracy. Budowa linii przesyłowych z tak potężnej elektrowni atomowej to jest kolejny
czynnik degradujący nasze środowisko naturalne. Mało tego, realizacja budowy już ruszyła, a w maju 2023 roku podpisano umowę z międzynarodowym konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel, które mają zająć się budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ewentualna zmiana lokalizacji czy technologii znów wydłuży proces realizacji projektu o wiele lat, a oczekiwanie może zniechęcić inwestorów. Każda minuta się liczy, potrzebujemy jak najszybciej oddać najpierw pierwszą, a później kolejne elektrownie jądrowe, bo polski system elektroenergetyczny nie może być dłużej uwikłany w uzależnienie od węgla. Gdyby doszło do zmiany tej lokalizacji, to znaczy, że projektu jądrowego w Polsce nie będzie. Warto podkreślić, że krytycznie o inwestycji wyrażały się władze niektórych niemieckich landów. Po katastrofie w Fukushimie w Japonii w 2011 roku ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel podjęła decyzję o wyłączeniu wszystkich reaktorów atomowych. Filarem niemieckiego systemu energetycznego są odnawialne źródła energii, a Niemcy są trzecim producentem zielonej energii na świecie. Niemieckie firmy dominują m.in. w produkcji turbin wiatrowych. Najprawdopodobniej planem tych, którzy walczą z energetyką jądrową i z elektrowniami atomowymi, jest to, żeby próbować stworzyć system oparty o odnawialne źródła energii, czyli inaczej mówiąc o wiatraki, panele, biogazownie i... Pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce powinien zostać uruchomiony w 2033 roku, o ile nie pojawią się komplikacje i elektrownia atomowa szybko powstanie. Teraz największy udział w produkcji energii w Polsce mają elektrownie węglowe. Zgodnie z unijnymi dyrektywami Polska musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o ponad połowę do 2030 roku. Kupowalibyśmy pewnie ze wszystkich możliwych kierunków. Od naszego zachodniego sąsiada, który jest oczywistym tutaj beneficjentem, poprzez naszych południowych sąsiadów. Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska zapowiedziała w Brukseli, że polski rząd poprze plan redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Te zapowiedzi oznaczają gwałtowne ograniczenia w emisji, co wpłynie m.in. na transport, rolnictwo i energetykę, czyli przełoży się wprost na portfele wszystkich Polaków. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. W podkrakowskich Radwanowicach zakończyły się uroczystości pogrzebowe księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, kapelana osób niepełnosprawnych i strażnika pamięci o ludobójstwie na Wołyniu. Duchownego żegnali podopieczni z Fundacji Świętego Brata Alberta, Ormianie, środowiska patriotyczne i kresowe. Proszę sobie wyobrazić, że 95% jakby jego życia to właśnie byli osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To była właśnie Fundacja imienia Brata Alberta. Ksiądz był filarem dla wielu stowarzyszeń, dla wielu takich organizacji, dla wielu środowisk. Ale dla nas był księdzem prezesem, który cały czas poświęcał się dla dobra tutaj osób niepełnosprawnych. Bycie dobrym jak chleb to było dla księdza Zaleskiego coś tak podstawowego, z czego nie był tak sławny. On był bardziej jako fighter sławny, jako osoba taka zaangażowana politycznie, ale też jako krzewiciel prawdy, obrońca tej prawdy. Jestem też wdzięczna za jego poezję. Uważam, że to był też wybitny artysta. To była postać wielowymiarowa, niesamowita po prostu. Ja też jestem w części Ormianinem, więc tutaj się z Tadeuszem dość dobrze rozumieliśmy. Na początku ja tu pracowałem krótki czas w fundacji, kiedy to właśnie był ten dwór pani Tetelowskiej, od którego się wszystko zaczęło. No a teraz jak słyszę o 40 ośrodkach, o ponad 1000 podopiecznych, no to trudno o wspanialszy pomnik, o wspanialsze ukoronowanie pełnego życia. Pełnego dla niepełnosprawnych, pełnego dla ojczyzny, pełnego dla ludzi cierpiących z powodu wojen i pełnego dla Ormian. Dzisiaj się jeszcze nie kończy. Zapraszam na rozmowę. Marek Jakubiak, Sebastian Kaleta. Za kilka minut proszę bądźcie Państwo z nami.